Szkoła dobrze brzmiąca. Atrakcyjne kierunki kształcenia przyciągają młodych do szkół branżowych. Przykładem może być Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 imienia Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej, gdzie uczą się przyszli technicy realizacji nagrań i nagłośnień. Program aktywizacji zawodowej dla realizatora nagrań i nagłośnień w naszej szkole jest to program, który świetnie uzupełnia projekt twardy. Ten nasz projekt miękki polega na tym, że 25 uczniów tego kierunku jest objętych takim programem wsparcia zawodowego. Głównym tutaj powodem sięgnięcia po fundusze unijne było to, żeby zaopatrzyć naszą pracownię realizacji dźwięku, głównie w celu realizacji tego kierunku, czyli wdrażania nowego kierunku dla naszej szkoły, w warunkach naszej szkoły, czyli technika realizacji nagrań nagłośnień. Wiadomo, że jest to kierunek specjalistyczny i tutaj bez specjalistycznego sprzętu uczenie, edukacja byłaby niemożliwa. Wybrałam ten kierunek ze względu na to, że chodzę do szkoły muzycznej i dużo słyszałam o tej szkole i o tym kierunku. Chciałam się trochę bardziej rozwinąć ze strony technicznej. Wybrałem ten kierunek, ponieważ jestem zainteresowany ogólnie pojętym dźwiękiem. Gram na różnych instrumentach i tworzę też muzykę. I ten kierunek bardzo mi pomógł w tworzeniu muzyki. Najbardziej w studio podoba mi się wyposażenie, między innymi właśnie mikrofony tutaj, które posiadamy. Pracownia też ze stanowiskami komputerowymi, gdzie możemy używać profesjonalnego oprogramowania do montażu dźwięku. Wybrałem kierunek realizację nagrań i nagłośnień. Jest on związany z oczywiście profesją, którą sobie wybrałem, czyli ogólnie mówiąc muzyką. I jakby doświadczenie tego od strony technicznej też uważam, że jest bardzo ważne.